Lubaszka, wybitny artysta, malarz, który w swojej skromności mówi, że nie zna się na malarstwie, ale jest świetnym malarzem. Retrospektywa jego pracy twórczej, 30 lat połączone z jego 55 urodzinami, stąd tytuł 30 łamane przez 55, malarstwo Tomasz Lubaszka. Artysta, malarz, który się wykształcił w Częstochowie, mieszka w Częstochowie i mówi, że w Częstochowie tworzy i maluje i nie potrafiłby tak tworzyć nigdzie indziej. Stąd w Miejskiej Galerii Sztuki jego jubileuszowa, bardzo ważna dla niego wystawa. Przyjmij najlepsze życzenia od wszystkich zaangażowanych w wystawę. Tych, które wymieniałem z imieniem nazwiska, to pracownicy Miejskiej Galerii Sztuki. To jest taka trochę podsumowująca wystawa. 30 lat mojej pracy twórczej, czyli będą to obrazy, czyli zacznie się jeden z obrazów z mojego dyplomu, czyli sprzed 30 paru lat. Będą obrazy w czterech cyklach, czyli to będzie tak. Będzie cykl taki, jak mówił Wojtek Skrocki, archetypiczny, dość smutny okres taki pomników, pomnikowań, zasztruksowań. Potem będzie taki cykl moich ostrych form, który się właściwie nigdy nie skończył, mam nadzieję, że się nie skończy, bo jakby wracam do niego, odchodzę i wracam. Okres menhirów, a zakończy pokaz to, co robię od roku z kawałkiem, czyli duże obrazy takie pejzażowe. Tak to nazywam w skrócie na razie. To są takie około 2-3 metrów obrazy. Inspirowane absolutnie pejzażem, czasami zdjęciem, czasami rysunkiem z pejzażu, ale to jest absolutnie konkret z pejzażu, z Brdy, z Borów Tucholskich, z Dadaja, spod Częstochowy, z różnych miejsc. Tomek jest dobrym kolegą, jest osobą w ogóle powszechnie lubianą i powszechnie cenioną. No, też między innymi taka frekwencja na dzisiejszej wystawie. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę Tomka, to co mnie ujmuje w niej przede wszystkim, to jest doskonała forma. Doskonała forma, doskonałe wyczucie koloru, doskonałe wyczucie proporcji. Wydaje się, że to jest sztuka współczesna, sztuka nowoczesna, natomiast ona jest oparta na takich zasadach bardzo wynikających z korzeni gdzieś, z takiego myślenia renesansowego. Używam chorpowatych materiałów, takich fakturalnych, ale później jest klasyczny warsztat malarski, czyli używam farb akrylowych, farb olejnych, ekoliny, tuszów, bejcy. To jest po prostu klasyczny warsztat później, ale na początku oczywiście jest to... Fascynowała mnie zawsze, od przedstudiów jeszcze, faktura, takie mięso malarskie, chorpowatość. Oglądaliśmy wystawę i po pierwsze jest pięknie przygotowana i skrojona i naprawdę te obrazy jeden za drugim, oglądając je po sobie, tworzą trochę jak takie kadry z filmu, pewnie z życia Tomka, z jego ważnych chwil. A mimo tego, że przeszliśmy, obejrzeliśmy tyle obrazów, to ja czuję się taki nienasycony. Cały czas czuję, że one pozostawiają przestrzeń do tego, żeby ruszyć swoją wyobraźnię. Maluję głównie na płytach pliśniowych, które są dla mnie lepszym materiałem niż płótno, bo ja używam dużo szpachli, rysuję gwoździem, więc płótno po prostu pęka, dziurawi się, a płyta 30 lat to robi, więc mam już doświadczenie, że nawet wielkie płyty, jak się dobrze zagruntuje, to nie wypaczają się, nie krzywią i tak dalej. No więc zaczynam gruntować płótno, używam już wtedy piasku, potem jest druga warstwa, potem siódma, potem nakładam kolor, potem go zamalowuję, potem wydrapuję, zamalowuję, wydrapuję i tak 30-40 razy, aż powstaje obraz. Nigdy od początku studiów nie fascynowała mnie farba stuby tak zwana, czyli kolory czyste, takie... Zawsze je zszarzałem. Olga Tukarczuk w takiej przepięknej książce ostatnio wydanej Księgi Jakubowej napisała takie jedno zdanie, które mi chodzi po głowie, że szarość jest podszewką świata. I ja właśnie, gdybym miał zatytułować drugą swoją wystawę, to chyba bym zaczerpnął od pani Olgi Tokarczuk, że szarość jest podszewką świata. Szarość, ja robię szare czerwienie, szare zielenie, szare błękity, szare czernie, szare szarości i tak dalej. To dla mnie jest koloryzm. Znaczy mnie bardziej interesuje fragment pejzażu niż takie szerokie widzenie go.
I ten pejzaż to jest taki właśnie pejzaż czasami wodny, ale na przykład to nie jest koniecznie słońce nad morzem zachodzące czy wschodzące, tylko raczej w bagnie odbijające się słońce gdzieś tam na Mazurach czy w Borach Tucholskich. Drugą rzeczą, która od wielu lat mi towarzyszy, to jest zainteresowanie takimi prakulturami, to znaczy kulturą megalitów, religijnym takim malarstwem Majów, Azteków, Inków, sztuką afrykańską, australijską, generalnie starą sztuką, prehistoryczną właściwie, nie starą. Poznaliśmy się na studiach, zdawaliśmy razem ławka w ławkę na studia i ta przyjaźń przetrwała 35 lat. Myślę, że obydwa jesteśmy spełnieni jako artyści, dlatego nie zazdrościmy sobie. To jest cenne, że artyści, którzy już mają pewien dorobek, bardziej się powinni wspierać. Ja uważam, cały czas to powtarzam, że dla wszystkich na rynku sztuki starczy miejsca. Tomka postrzegłem nie tylko jako fantastycznego człowieka, ale też artystę, którego spoglądam przez ramię, patrzę jak robi i z zazdrością myślę, dlaczego to nie moje. Jest szaloną przede wszystkim, myślę, i ciepłą duszyczką. Zawsze nas ciepło przyjmuje i to jeszcze z wspaniałą muzyką, nowościami, które też towarzyszą mu przy tworzeniu jego obrazów i myślę, że tą muzykę też można usłyszeć, wpatrując się w te wszystkie obrazy. A ja chciałam tylko powiedzieć, że pięknego Tomciu, bo dycha namalowałaś. Dokładnie. Dzięki.